jest mi bardzo miło, że tak licznie przybyliście na nasze spotkanie, na nasz wieczór. Ja nazywam się Halina Kółkośnik, jestem prezesem Stowarzyszenia Kobiet Mazurskich Dziewczyny z Nadsabiny. Ja nazywam się Urszula, to Basiak wiceprezes. Tak, proszę Państwa. Nasze stowarzyszenie ma zaszczyt gościć Państwa na 5. edycji Lokalnych Smaków Gminy Posercze. Festiwal Lokalnych Smaków Gminy Posercze. Tak, to jest zadanie, będę czytać, wiecie, ja nie jestem taka zwana. Tytuł zadania to zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury. Zadanie wspierane jest przez Gminę Posercze i Starostwo Powiatu Bezmorzewskiego oraz gmina i starostwo wspiera nas finansowo, a PSS POEM wspiera nas materialnie, tak to można nazwać. No co jeszcze tu można o tym powiedzieć? Kochani, no to jest, tak jak mówiłam, 5. edycja naszych spotkań. Tak. I sponsorem naszym sponsorem, tak. Tereskę Petiuk. Kochani, chciałabym serdecznie powitać Grzesia Bukowskiego, naszego sponsora. No w ogóle wszystkich Was witam, no bardzo, bardzo serdecznie i tych, którzy są pierwszy raz. Witam Pana, może Pan się przedstawi, bo ja tutaj już, żeśmy się witali, ale ja, ma Pan na nazwisko Pan Domański, tak? Tak, Domański Andrzej. Jest to, proszę Państwa, i w ogóle zapraszamy do Żabina, dobrze mówię, pamiętam? Tam, gdzie jest kościół, który jest kościół z duszą, o tak to powiem. Także warto pojechać i obejrzeć to, bo to jest niedaleko i bardzo warto, prawda? No co jeszcze? Proszę Państwa, ja chciałabym dwa słowa powiedzieć i podziękować zarazem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dziewczynom z Nadsabiny, ze stowarzyszenia, bo żeby nie one, nie ich praca, byśmy się tu dzisiaj nie spotkali. Panie całą tą pracę, cały ten wkład wykonują w wolontariacie, także to jest jeszcze większa chwała dla nich za to. Serdecznie Państwa zapraszamy teraz na część artystyczną. Po części artystycznej dowiecie się Państwo, co będzie dalej. Tak, miłej zabawy życzę. To my oddajemy głos. Ok? No kto ma pierwszy? Tak, no nie wiem, czy pan. 1, 2, 3, 4. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. Bardzo dziękuję za Pani Wiceprezes, za prezes, za zaproszenie. Nie wiedziałem, że jeszcze będzie...